Chciałam się z Wami podzielić świadectwem uwolnienia z lęku, z przewodnego lęku. Jakieś 3,5 tygodnia temu pomodliłam się modlitwą, którą bardzo lubię, tylko że zawsze ją stosowałam do pojedynczych rzeczy. Modliłam się, niech coś, jeżeli to jest fałszywe, niech to upadnie. Ale te 3,5 tygodnia temu podjęłam decyzję, że mam dosyć czekania na zmianę w swoim życiu i powiedziałam, nie wszystko w moim życiu, co jest fałszywe, padnie. Trzeba wiedzieć, o co się modlić i być tego świadomym, co się potem dzieje. To były ostatnie 3 tygodnie, były najgorsze tygodnie po moim nawróceniu. Padały wszystkie fałszywe rzeczy, które były jeszcze. I taką najmocniejszą rzeczą, która padła, zaczęło się dziać 2 tygodnie temu. Rozmawiałam z pewnym mężczyzną, dosyć była ostra wymiana zdań, po czym ten mężczyzna powiedział podniesionym głosem coś do mnie i użył wulgarnego słowa i wtedy, wiecie, otworzyły się takie bramki, jak są konie spuszczane na wyścigach. Zalał mnie ogromny strach i ogromny ból. I wtedy uświadomiłam sobie, że to jest ten strach i ten ból, to jest coś, czego jeszcze, co myślałam, że już jest załatwione, ale okazało się, że to jest, siedzi bardzo głęboko w moim sercu i to powoduje lęk przed wszystkimi mężczyznami. I na uwielbieniu poszłam z tym do Boga i powiedziałam, Panie Boże, ja podejmuję teraz decyzję, że już więcej nie będę bała żadnego mężczyzny. Bo mężczyźni po prostu mówią głośniej, mówią mocniej. To jest naturalne, Ty ich tak stworzyłeś. Powiedziałam, nie będę się więcej bała. I jeszcze parę innych rzeczy się wydarzyło w czasie uwielbienia, ale to już jest mniejsze. Natomiast zaraz po skończonym nabożeństwie podeszłam do Artura, z nim chwilę z nim porozmawiałam. I wiecie, to był pierwszy raz, kiedy ja po prostu podeszłam do niego i nie odczuwałam żadnego lęku przed rozmową z nim. Przez, tak jak się znamy, chyba już około 2 lat, za każdym razem, jak podchodziłam, to się trzęsłam w środku. Czasami do tego stopnia, że odcinało mi myśli. Nie wiedziałam, co mam powiedzieć. I wtedy był pierwszy raz, kiedy tak naprawdę było wszystko w porządku. Normalna rozmowa. Jednak to był dopiero początek tego, co Duch Święty mi pokazywał, bo okazało się, że ja się tak naprawdę wszystkich mężczyzn boję. Bo w czasie małżeństwa mój był mąż, jak podnosił głos, to automatycznie też leciały wulgarne słowa, ale bardzo często też mnie uderzył. I ten strach był tak głęboko zakorzeniony, że ja po prostu blokowałam się przed panami. I z tego miejsca wszystkich bardzo przepraszam, jeżeli zachowywałam się jak dzikuska, jeżeli witałam się z wami, czy rozmawiałam. Bo tak naprawdę ja się was po prostu bałam. To też mi pokazało, że bałam się Artura Szczepańca, który jest w Łodzi liderem. I jak miałam takie naprawdę bardzo ciężkie dni, to zamiast do niego poprosić go o rozmowę, to po prostu bałam się. Kolejny raz się bałam. I później kolejną rzeczą, którą Duch Święty mi pokazał, to przez ten lęk ja się też bałam Boga. Bo widziałam Boga jako Boga Ojca, czyli mężczyznę. Nie miałam żadnego wzorca nigdy Boga, znaczy Ojca w domu, ponieważ mój ojciec nie chciał mnie znać. I ja się tak naprawdę bałam Boga. I w momencie, kiedy przyniosłam ten lęk, pękł mur pomiędzy Bogiem a mną. Ja go rozwaliłam wtedy. I to było jakieś 1,5 tygodnia temu. Od tamtego momentu po prostu wszystko zaczyna się zmieniać. Ja zaczynam zupełnie inaczej postrzegać rzeczy. To jest to, co dzisiaj Artur powiedział, że te świątynki, żeby rozwalać, to, co jest niewłaściwe w relacji z Bogiem. To jest, u mnie to był lęk, który był wytworzony gdzieś tam parę ładnych lat temu. I
Jeszcze raz bardzo wszystkich przepraszam panów za moje zachowanie.